Cześć, witam was w kolejnym odcinku serii Battlefield Heroes, jestem oczywiście Aleksandrus. Dzisiaj widzimy się nieco inaczej, bo jestem w menu, a to dlatego, że chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć coś o update'cie. Już nie będę wymieniał jaka to wersja, ale kolejnym z okazji Halloween i bomba w ogóle. No, tak więc zacznijmy. Dzisiaj sobie wyjątkowo, czy wy ty wy? Dobra, nic, nie patrz się na to. Logujemy się na naszego strzelca. Oczywiście w Nationalsach. Nie zwracajcie na to uwagi, to są jakieś błędy z okazji właśnie tej wersji, więc nie przejmujcie się tym. No cóż, dodano nową muzyczkę, jak już słyszycie. Znaczy nową, starą, z okazji Halloween, to jest zarąbista muzyczka. Właściwie to właśnie, ona daje taki klimat w tej grze, więc jak dla mnie, no bomba. W sumie też zaczęłem nawet grę właśnie od Halloween gdzieś, tak? I właśnie ta muzyczka tak fajnie się spodobała mi. I to wszystko. Ten klimacik, że super. Bomba, dobra. No i co? Mi się wydaje, że możemy zagrać... No chyba standardowo wybierzemy niebezpieczny port, to chyba taka halloweenowa ogólnie mapka. Co do reszty, to jak widzicie, dodali nam nową skrzynkę zaopatrzenia, to jest teraz piekielny portal niby. I w tym portalu możemy jakieś tam sobie elementy halloweenowe dostać. Myślę, że wydaje, że każdy przedmiot jest na zawsze, ale to już zależy. Co to? No i oczywiście nowe tło, tak to można nazwać. Jak to można powiedzieć, że nazwę tłem. Ciemniejsze, bardzo fajne takie podświetlenie postaci. No co? No to jedziemy z tym koksem. Niebezpieczny port czeka na nas. Jak widzicie, również dodawałem sobie funkcję, a to dlatego, że myślę, że będzie co kupić teraz ostatnio. Już dodali te portale, jeszcze będzie się działo, szczególnie w ten dzień halloweenowy. Bo jeszcze do Halloween jest parę dni. Ale jak widzę, autorzy gry już kładą wielki nacisk na to, by właśnie wprawić graczy ten właśnie klimat. Kiedyś pamiętam, że właśnie to chyba nawet tego samego dnia nagrałem ten odcinek, zacząłem grę, przygodę z Battlefield Heroes oczywiście. To jeszcze właśnie w tym dniu była normalna muzyczka, tylko na weekend, wtedy gdy było Halloween, dali właśnie tą muzyczkę, dali te jeszcze z starym Battlefield Heroes oczywiście, gdy nie było takiej fajnej obróbki ogólnie. Dobra, no i co? I to jest zarąbista mapka, także pasująca do tego klimatu. Pogramy sobie dzisiaj strzelcem, no i dzisiaj chyba chciałbym wam trochę powiedzieć, co się zmieniło. No, właściwie zmiany nie są takie duże, ale jednak są i dają trochę do pomyślenia. No, pierwszą zmianą, jak już widać, Donado, właśnie takie coś, jak poziom gracza w grze. No, niektórzy to chcieli, w sumie kiedyś też tak myślałem, że czemu nie. Ale jednak jak na to patrzeć, to trochę już traci sens. Jak dla mnie trochę zbędne, gdyż ranga zawsze sugeruje level. Nie będzie jakoś inaczej, że przykładowo piąta ranga będzie odpowiadała, nie wiem, 30 poziomu, chciałem powiedzieć oczywiście levela, ale mi się wydaje, że po polsku jakoś tak w sumie lepiej to super. No i to co widać, to jeszcze nie miałem okazji w sumie chyba pokazać. W końcu stwierdzono, że było można by zmienić czcionkę. Zmieniono czcionkę, czyli że w sensie chodzi o kontur, po prostu, o ten czarny kontur, lecz z tego co mi się wydaje, to ten na dole paseczek taki wyblakły jest i będzie zawsze taki, żeby nie przeszkadzał aż tak w grze chyba, jakoś tak, no mi się tak wydaje.
I co, no to chyba wszystko co dodano w tej wersji. Oprócz tych leveli i tych napisów. To tylko ten klimacik. No i oczywiście jeszcze wszystko przed nami. Halloween jest za parę dni jeszcze dopiero. Jest wszystko przed nami. Jeszcze pewnie będzie dużo eventów. A jeżeli nie dużo, to na pewno sporo. Za które będzie pewnie trzeba niemało zapłacić. No ale co zrobić? Ja uważam, że trzeba się bawić ze wszystkimi, dlatego dokupiłem sobie już te funcy. Tak, żeby coś kupić ewentualnie ciekawego. I mieć na zapas. No, mi się wydaje, że bardzo fajny odcinek wyjdzie. W sumie patrzeć to tak, to dla takiego gracza jak ja, czyli tak już trochę grającego, to jednak te levele są niepotrzebne. No chyba, że się ma poniżej 10 levela, to może się zgodzę, że nawet warto byłoby, ale poniżej 10 levela zwykle jakoś gra idzie bardzo niepłynnie. Znaczy no, nie ma się tyle abilitek, żeby gra jakoś płynnie chodziła. W sensie, nie mówię o płynności gry, tylko akcji w grze. No, na przykład to ten pan jest przykładem tego, że nie ma rangi, ale jednak wiemy, który ma level, ale no, jak mówię, to jest już obojętne, chociaż jak dla mnie było może by to po prostu w ustawieniach ustawić, no wiem, no, że czy chcemy widzieć, jaki kto ma level, czy nie, bo jak dla mnie teraz to już tak duże piszczy nad tymi głowami, że oj. Zaraz jeszcze pokażą statystyki, wszystko dadzą nad głowami i jeszcze z jakiejś broni strzela. To już w ogóle. Jak dla mnie trochę za dużo i trochę to brzydko wygląda, tak dużo. No ale w sumie. W sumie no już nie będziemy mieli wątpliwości kto jaki ma level i czy kłamie czy nie, bo widać. No. To może tyle, ale no jak widzicie trochę błędów jest, ale to coś mi się wydaje, że jednak to z mojej winy. Więc przejdźmy sobie do gry, parę minut jeszcze nam zostało gry. Taki króciutki, informacyjny ten odcineczek jest w sumie. Taki bardziej, żeby przeglądnąć tą nową wersję z okazji Halloween. To jest właśnie za ten... to jest ten odcinek za nie za ten weekend, tylko za tamten weekend, bo nie wróciłem innego odcinka. Nie miałem do tego głowy i w sumie nudny byłby odcinek, więc... No, oj, coś mi spacja chyba się nie te gestuje, bo skacze i co? O, no tak. Beczułkę. Aha, no i super. No i chyba chwilę się nagadałem, więc pograłem sobie. O, komandos. Co jest? Coś się buguje chyba. W tej wersji, bo coś mi się klawisze blokują. Oj, nieładnie. No w takim czasie dopiero załapuję. Albo nie, coś z moją klawiaturą, albo coś z grą faktycznie mówiąc, bo nie wiem. No teraz działa. A chociaż? No właśnie, czy nie dodano jakichś nowych błędów z tej okazji? Tego właśnie nie wiem. A, dobrze, widziałem cię. Oj, asysta, pięknie. No. O, jak widzicie, ta czcionka została poprawiona, w końcu są kontury. Wiesz, jak lepiej to... no, raźniej w ogóle, tak czytelniej bardziej, o tak. To wygląda tak... nie ma takiej paczki, o. Ale jak już się ktoś przyzwyczaił, to w sumie mogło zostać, ale po tamtym ostatnim update'cie chyba z 2 miesięcy jednak był ten niesmak, że ta czcionka została zmieniona. No, minuta gry nam została. A strzelcem bardzo fajnie też mi się gra. A jeżeli... o, właśnie, to będę miał chwilę właśnie, żeby coś pogadać jeszcze. To wam coś mogę zdradzić, że w święta, oczywiście mówię o Bożym Narodzeniu, w tym... no, będzie tydzień chyba wolnego od szkoły, tak.
to w ogóle święta, nie? Ogólnie fajnie. I wydaje mi się, że ustalę sobie taki dzień i cały dzień będę grał w Battlefield Heroes. Kiedy będziecie chcieli, będziecie sobie dołączać, może nawet zrobimy jakąś konferencję na Skype'ie. Czemu nie? Se pogramy, pogadamy, coś się pośmiejemy pewnie. Coś będzie, mam nadzieję, że będzie fajnie. A to z takiej okazji, bo chcę grać juniorem w Nationals. O, już wiecie przynajmniej. Będziecie mogli się przyszykować. Będę grał właśnie... Już chciałem powiedzieć to, co będę robił. Będę grał oczywiście właśnie żołnierzem w Nationals. I mój plan jest taki, żeby kupić sobie wzrost ostateczny, czyli 150% oraz 50%. I będę grał cały dzień. Oczywiście ten wzrost na jeden dzień. I mam nadzieję, że nabiję 30 level, będzie fajnie. Ogólnie. I pewnie z Sylwestra coś też będę ogólnie dużo grał. Więc będziecie mogli się przygotować na to. Dobra, tak to był koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Taki trochę skrót informacji. Pewnie dodano jeszcze więcej rzeczy, ale naprawdę chciałem to szybko właśnie nagrać dla was. Żeby coś jeszcze ten. I w ogóle, no, dobra. Tak więc trzymajcie się. Ja jestem oczywiście Aleksandrus. I oczywiście chciałem pozdrowić serdecznie Roxanę, Mateusza, Natalię. O, te osoby wiedzą, o co chodzi. Dobra, tak więc trzymajcie się. Cześć. We'll be right back.